18 lipca roku pańskiego 2019, a witacie w kolejnym vlogu. Dzisiaj znowu za mną Igor, którego widzieliście już w filmiku z kombajnu, jeździł sobie Tucano, ale powiedział jednak, że wolałby pojechać sobie Bizonem. Jasne. No zobaczymy, może później kawałek gdzieś tam da radę. Jak tam dziadek go wpuści oczywiście. Dziadek nie dopuści do sterów. Ale kawałek gdzieś tam da się przejechać i pokażę na pewno. Tak jak wcześniej powiedziałem, to jest vlog specjalnie poświęcony pszenicy, ponieważ na tą wielką suszę, o której nie muszę każdemu mówić i powtarzać już 25 raz, bo zaraz ktoś mnie schejtuje i powie, już gadasz o tym w kółko, aż się znudziło. Ale naprawdę plon, o pan Izdor pewnie idzie, plon tej pszenicy naprawdę na tą suszę mnie zaskoczył, słuchajcie. Na pewno wydaje mi się, że też jest to zasługa dobrej ochrony grzybowej. I tutaj właśnie, tak jak widzieliście, było pryskane to Elatusem Era. Odmiana Limagrade Utah akurat. Wygląda tak, jak tutaj właśnie sobie widzicie. Wilgotność ziarna na poziomie 10,2. Dlatego postanowiłem poświęcić ten vlog tej pszenicy krótki. Bo jestem naprawdę w tym suchym roku, gdzie słyszę, że plony gdzieś opiewają około 3,5 tony, mega zadowolony. Tutaj będzie na pewno 6 z jakąś górką, nie wiem, czy to będzie 7 z hektara, czy będzie 6200, tego tylko widzę po prostu na polu, ile nasypał, ile namucił. No i co? No gdzieś później właśnie będę się starał, jak więcej wymucę, będę wiedział co, jak to wam podam, jaki to był plon. Ale jak na ten rok, naprawdę, zobaczcie. Na pewno Elatus przytrzymałby ją dłużej, jeżeli był deszcz, po prostu ona z braku wody usychała. Ale pomimo to ziarko jest wyrównane, ładne, dość grube. Oczywiście wiadomo, że to było nawożenie na przewidywany plon, powiedzmy 10 ton, 9 ton z hektara. Będzie mniej, ale na suszę się nic nie poradzi. Na to właśnie wpływu nie mamy. I teraz tak, słomy zobaczcie, też jest fajnie sporo z tego wszystkiego. I właśnie dlaczego mówię o słomie, bo ja akurat słomy pszennej, jak większość z was, używa do paszowozu. Bo słoma z pszenicy jest ostra. Jak wiecie, żga krowy w podniebienie i co powoduje u zwierzaka ślinienie się. Właśnie ślina u przeżuwaczy jest dość istotna. Jak pamiętacie z wcześniejszych filmów w zeszłym roku prasowałem sobie brączek z Kasprem z Wozili, ja już od razu prasowałem z kombajnem, więcej tego nie zrobię, bo zobaczcie, Elatus fajnie jeszcze dość długo trzymał. Jak zobaczcie, ta słoma jest jeszcze tutaj zielona na dole, nie? Ziarko już dobre, słoma jeszcze trochę zielona. I później te beloty były takie sklejone ze sobą, więc teraz ta słoma musi sobie po prostu ładnie poleżeć i pójdzie do stodoły i będzie do paszowozu dodawana. Proszę, przyjechał pan Izydor sobie na pole zobaczyć, bo się chłopaki niecierpliwą, kiedy już będziemy wysypywali, podgarniali. A bizonisko na pełnej, dziadek sobie jeździ. A powiedz mi, ile najwięcej tak z hektara pszenicy swojej? Słuchaj, na nasz taką fanę odmianą kiedyś była pszenica Chris. I to była pszenica bodajże Monsanto hodowli. Była bardzo niziutka, ale horrendnie sypała. Na naszym kompleksie ziemi, no to wiesz, to gdzieś było w granicach 9 ton, nie? Ale to jeszcze nie stosowałem wtedy takiej technologii jak teraz. Nie pryskałem na grzyba tak dużo, nie dbałem o to. A teraz chciałem właśnie wam zaznaczyć, że przy każdym oprysku na grzyba dodawałem, a to na pierwszym zabiegu stymulatory wzrostu. Jakieś tam antystresowe na drugim dodawałem, słuchajcie, odżywki. To są nieduże koszty, ale naprawdę przy suszy zwłaszcza to podciągają i to wszystko, ten plon nam podnoszą. O, to Józef nadchodzi! Święty Józefie, skąd nadążasz? Od gwiazd do poranna. Jeżeli ktoś ma hodowlę bydła dużą i ma na oborze bezciołowej, wtedy słomy nie potrzebuje i też może sobie ją skosić, nie? Jest to, znaczy tak, skosisz ją, co roku jest niedobrze, bo powodujesz choroby grzybowe w ziemi, nie? Tam powinno się kogoś raz na jakiś czas lepiej komuś oddać za obornik albo coś, jeżeli ktoś nie potrzebuje, tak? A jeżeli ktoś potrzebuje, no to ma problem z głowy, nie? A ile tak zabelka tak średnio liczą taką okrągłą? To zależy od sezonu, w jakich rejonach. Słyszałem, że... napiszcie w komentarzach właśnie, kto jest z Podlasia. Słyszałem, że potrafią sobie u was zabelkę rzucić nawet 50-70 zł za belkę słomy. Bo tam jest bardzo dużo ludzi, którzy trzyma krowy. Jest beka tej słomy, bardzo dużo potrzeba, a większość obsiany jest kukurydzami i tak dalej dla paszy, dla bydła. Więc a u nas powiedzmy generalna cena przy suchym roku 40-50 zł.
gdzieś tam więcej, nie? No, za sprasowanie bierze się od 13 do 15 zł, zależy ile tam ze swoją siatką. No i ty musisz wiedzieć, że jest 1000 belek na cały rok, nie? 1300 belek. Słomy. Jeszcze masz tyle słomy jeszcze ci brakuje, nie? Kurde. No tak, tak, no zdecydowanie, bo wiesz, większy kukurydzy jest dużo i tak dalej, nie? No to... A ile ty masz zasiane takich na słoma? Ile? 25. A ile już skosiłeś taką mocniej, jak skosisz? W tym sezonie no już skosiliśmy 7 hektarów, nie? 7. No to jeszcze trochę jest. No, jeszcze zostało, nie? Także... Dobrze, bo są duże kawałki, po 5 hektarów. Takie, czyli... Tu prawie 5 hektarów pszenicy jest. Tu za z tyłu, za rowem, za tymi krzakami. Kolejne 5 hektarów pozdrawiamy, bo tu powinna... Spółka wodna, jak istniała, te rowy były czyszczone. Teraz mówią, że to na... Powinienem ja czyścić. Kurde, chyba Józwa kiedyś najmniej będzie... Będzie kosił, kurde, wszystko na tego. Rów jest głęboki. Tak, ale to dzisiaj, wiesz, już godzina ta, co jest, to żebyśmy zrobili całe, to będzie sukces, nie? Bo z reguły u siebie zawsze kosi się od południa. Po południu, bo zboże jest najlepsze, najsuchsze. Wiesz. No i tak do 21 można mucić, nie? Pszenicę nawet i dłużej, nie? A właśnie, nie pochwaliłem wam się, później wam pokażę. To sobie, no lata jakaś tu mi. Sobie trochę bizona unowocześniłem. Już po latach nie było żadnego światła. A teraz wszystkie światła są wyremontowane. Plus do tego założyłem sobie zamiast tych starych eleganów, pamiętacie, taki okrągły, założyłem sobie LEDy. Także w nocy mogę sobie spokojnie kosić. Gryzie mnie na plecach. Odleciała. To jest, ten bąk jak ugryzie, to jest taki ból normalnie. Masakra. Lata gdzieś tu cały czas, bo chce ugryźć. On krew, jak wampir. No elektryk, tak. I dostał nowego koguta, także teraz... Opa, widzisz jaki metal. On nie odpuści. Jak usiądzie, tylko weź go ubij, jak usiądzie. Mój kolega, jak żonie komara zabił na plecach, to się nie odzywała 2 tygodnie. A teraz do mnie. Nie mogę mówić. Kurwy syn, teraz do mnie przyleciał. Ale on nie odpuści, będzie to, wiesz, ciebie będzie cały czas atakował, nie? Pozwij go do sądu. W Ameryce, to u nas to się śmieje, ale w Stanach tak by zrobili. Oni pozywają za byle co, więc nawet i komara za ugryzienie może by. Ale nie odpuszcza, pa cały czas dookoła krąży. Pa, idź z naboru. Teraz masz obuzi. Kurwy syn, jak lata. Ale nie odpuszcza, widziałeś? Nie odpuszcza, nie. Głodny widocznie mocno jest. Pić mu się chce. No. Chopa, tu masz. Dobijesz? Odleciał z kury. No ale albo my mamy takiego cela, albo taka bezlata mucha końska. Tu masz krzyż na pewno. Tu na twarzy masz, tu. Lewy drugi stronie. Nie trafiłeś. Znowu? No. Za sprytny jest. No to jest normalnie walka z muchami, kurwa. Dobra, później coś nagramy dalej, jak będziemy wysypywać tak dalej, bo wszystkiego nie będziemy tu w huku gadać. Pod słońce, słuchajcie, teraz wysypujemy sobie pszeniczkę. Polecę wam zapać, jak to wygląda na przyczepie. Zobaczcie, fajna, jasna słoma. Dobra ochrona grzybowa, naprawdę. Kurde, jestem fajnie zadowolony. W domu mam ten. I przybywa na przyczepie. Dwa zbiorniki mamy pełno, słuchajcie. Gdzieś tak jak mamy czubato mocno pod tą drążek, wchodzi 9,5 tony, 9,460. Zależy od suchości, od rodzaju pszenicy, gęstości. Nie, ten jest taki mocno stępiony, nie? Ten. Nie ma tej, wiesz, tej żagi. Dobra, u ciebie tam. Pod słońce, słuchajcie, przejdę z drugiej strony. A teraz Igor za sterami, słuchajcie.
wiedzie zboże. Lub koleżanka. Mamy za zimną dupę bizona. Tyłek, dupę bizona. Kamerę zasypało. Jesteśmy w magazynie i cofamy sobie zaraz do kipowania. Pokażę wam, jak rzucam sobie pszenicę w magazynie. Trochę to wymaga jednak, słuchajcie, gimnastyki, no ale nie zrzucone jest nic ręcznie, także jest to jednak ciężar na tego małego case'a, jakiś tam sporszy. Ja zobaczę, trochę mam słomę, gdzie kładę słomę pszenną, żeby się nie psuła od spodu i trochę po tej słomie się mi ślizga, ale na te sochy trzeba uważać. Idziemy sobie w sam róg, słuchajcie, bo jeszcze tam będę na górę sypał, żeby nie przeszkadzało mi. Później jak wjeżdżam od drugiej strony, spokojnie, idź zedol. Dosyć? Pokażę wam teraz, jak się to otwiera. Patrz tutaj, tu jest taka mądra dźwignia. Tutaj. I on tylko sobie pociąga do mnie. Dawno nie otwierana. Trzeba to siły włożyć. A to sobie się strać, czy to nie, tylko to pociągasz, nic więcej. No tu sobie już patrzcie. Uciekaj! Później podwalacie szypami trochę na rok, żeby wisz. No i zobaczcie, jak to będzie działało teraz. Cyk. Ruszymy do przodu, bez napędu. Powolutku, żeby się zło osypać. Ciach. Ze światem z tej belki i z kół pozgarniajcie. Już w przybliżeniu wiem, że podczas tej suszy, słuchajcie, będzie minimum 6,5 tony, minimum, także może nawet więcej. Planowane było więcej, niestety, no słuchajcie, no co możemy zrobić, zobaczcie, tak co, z daleka bizona nie widać, ale jak podjedzie może w tą stronę, zobaczycie, jak działają lampy. Na razie widać białą plamę, ale podjedzie blisko, zobaczycie, naprawdę fajne górne halogeny starodawne wyrzuciłem. A no w Gostynie w sklepie kupiłem, rozumiesz, 50 zł lodówka. A 2,8 taka fajna, naprawdę. Ale zobacz, ta na dole masz te stare, nie? Tak, a te nowe, to zobacz, ile światła dają, naprawdę cały header oświetlony. To ja gdybyś chciał oryginalne oświetlenie do klasa, pewnie kosztowało kilka tysięcy, a tutaj te dwie lampy kosztowały mi 100 zł. No. I trochę nerw przy oknie cały stary, nie? No, to na tym nic. I teraz, wiesz, teraz trzeba wziąć pod uwagę. Jeszcze teraz Józek podatku mi fajny pomysł, żeby sobie troszeczkę ułatwić na tył, kable pociągnąć i jeden halogen na tył. No ale będziesz miał z tyłu widzieć, jak cofasz wieczorem. Chociaż bardziej, że nie widzisz nic, nie? Zawsze tak, świecić, chociaż słuchajcie, wieczorami naprawdę nie musieliśmy w ogóle, bo nie ma aż tyle hektarów mimo potrzeby. Ale skoro można i naprawione są wszystkie światła, wszystko to nie jest dużym kosztem, to można, pogoda może działa. A w niedzielę na to już burze i to duże burze. Więc jeżeli będzie wymuszone, słomy zawsze złożymy.
takiego ujęcia jeszcze nie było. Jeszcze z tyłu założę halogena, to nie ma wyradowe. Dobra, słuchajcie, to my się na razie żegnamy. Jutro coś tam dokręcimy. Także... Cześć wam. Cześć, cześć. Gdzie? O, Józef. Cię nie widać, ale powiedz cześć chociaż. Po ciemku kręcimy. Trzymajcie się. Do następnego vlogu, hej.